Kolejne spotkanie Pana Jezusa Chrystusa to jest Jego spotkanie jako zmartwychwstałego pośród Jego uczniów. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 20 rozdział od 19 do 23 wersetu. A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. I tutaj spełnia się ta obietnica, w której Pan Jezus powiedział: ujrzę was znowu. Krótki opis tego wydarzenia jest pełen pouczeń i daje nam ważne wskazówki dla naszego chrześcijańskiego życia. Pierwszego dnia tygodnia Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał i pojawił się pośród swoich, czyniąc ten wyjątkowy dzień dniem szczególnym, należącym w całości tylko do Niego, i jest to niedziela, czyli Dzień Pański, jak ogłasza nam objawienie, pierwszy rozdział, 10 werset. Jeśli w tym dniu wierzący spotykają się na łamanie chleba i głoszenie słowa, to działają zgodnie ze Słowem Bożym, o czym mówią nam m.in. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 7 werset. Obok domu, w którym regularnie spotykamy się do imienia Pana, opowiadał jeden wierzący, mieszkał pewien mężczyzna. Pewnego razu bardzo zdziwiony spytał tego, który opowiadał, spytał mnie: dlaczego każdej niedzieli spotykacie się dwa razy, a w święta Bożego Narodzenia i w Wielki Piątek wcale? Nie potrafił tego zrozumieć. Dlaczego w te ważne dni chrześcijanie nie mają wspólnego zgromadzenia? Kiedy mu wyjaśniłem, że w Biblii nie znajdujemy żadnego wezwania, aby w te dni świętować, odpowiedział: nie wierzę w to. Całe chrześcijaństwo świętuje w te dni, a Pan śmie twierdzić, że o tym nie jest wspomniane w Piśmie Świętym. Następnie zażądał, abym go odwiedził, by mógł pokazać mi odpowiednie miejsce z Biblii potwierdzające jego zdanie. Oczywiście nie znalazł żadnego takiego fragmentu. Tylko niedziela, Dzień Pański, jest dniem szczególnym dla chrześcijan. Poza tym w czasie łaski istnieją tylko dwa materialne, widoczne znaki: chrzest oraz pamiątka pańska. Chrześcijańskie święta, religijne ceremonie i zewnętrzne formy są czystym wymysłem człowieka. Pan Jezus podczas swojej drogi na Golgotę kilkakrotnie świadczył o tym, że umrze, a potem zmartwychwstanie. Czasami osobiście rozmawiał na ten temat ze swoimi uczniami. Innym razem publicznie mówił to swoim słuchaczom. Jego śmierć była dla świata powodem do radości, ale dla wierzących powodem wielkiego smutku. Krótko przed swoją śmiercią pocieszał swoich uczniów słowami: i wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 16 do 22 wersetu. Właśnie pod tym kątem chcielibyśmy rozważać to spotkanie Pana Jezusa Chrystusa ze swoimi uczniami po Jego zmartwychwstaniu. Wiadomość o Jego zmartwychwstaniu sprawiła, że uczniowie w ten szczególny dzień zgromadzili się razem do smutku. Z powodu śmierci Pana Jezusa Chrystusa dochodzi jeszcze strach przed Żydami, którzy zamordowali ich Zbawiciela. Dlatego też uczniowie zamknęli drzwi. Wtedy przyszedł Jezus Chrystus Pan i stanął pośrodku nich. To, że potrafił przejść przez zamknięte drzwi, mimo zamkniętych drzwi, czasami niepostrzeżenie pojawić się nagle wśród uczniów, a następnie zniknąć, nie jest cudem w dokładnym tego słowa znaczeniu. To są raczej cechy i możliwości zmartwychwstałego ciała. Uczniowie bali się z różnych powodów. Najczęściej były one nieuzasadnione, dlatego Pan Jezus Chrystus musiał mówić do uczniów te pocieszające słowa: pokój wam. Natomiast ich strach przed Żydami w dzień zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa był jak najbardziej uzasadniony. Z tego też względu Pan Jezus Chrystus dwukrotnie zwraca się do nich słowami: pokój wam.
Najpierw były to słowa pozdrowienia, które w obliczu chwilowego niebezpieczeństwa miały ich uspokoić. Gdy Pan Jezus Chrystus skierował do nich te słowa po raz drugi, połączył je ze swoją służbą i świadectwem. Polecenie, które Pan Jezus Chrystus do nich skierował, miało ich nieraz postawić w niebezpiecznej sytuacji, w czasie której mieli ten spokój zachować. Piotr w cudowny sposób okazał ten spokój w swym sercu, gdy w nocy przed planowaną egzekucją spał tak spokojnie pomiędzy dwoma żołnierzami, że anioł musiał uderzyć go w bok, aby go obudzić. Przyjście i obecność Pana Jezusa Chrystusa przemieniły smutek uczniów w radość. Przed swoją śmiercią obiecał im, że gdy go znów ujrzą, bardzo się uradują. W tej zapowiedzi, która wypełniła się podczas spotkania po zmartwychwstaniu Pana, kryje się cudowna myśl. Pan Jezus Chrystus nie powiedział: ujrzycie mnie, lecz ja ujrzę was. Tak mówi Ewangelia Jana, rozdział 16, werset 22. W ten sposób przedstawił swoją głęboką miłość do swoich oraz pragnienie, aby być z nimi. Tymi słowami wyraził także nieskończoną łaskę, która pociesza wierzących w ciężkich chwilach. Uczniowie poznali je w jego oczach i słowach tę miłość i łaskę, dlatego uradowali się wtedy uczniowie, ujrzawszy Pana. Tak samo będzie z naszym życiem i w naszym życiu. Kiedy będziemy patrzeć na Pana Jezusa Chrystusa, rozpoznając Jego przychylność i dobroć, usuniemy siebie i nasze problemy na drugi plan. Wtedy wypełnią się Jego słowa. Będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Strach ustąpi miejsca pokojowi, a smutek zamieni się w radość.